Setna rocznica Bitwy Warszawskiej w całym kraju była hucznie świętowana. W gminie Kunów miała ona szczególny wymiar. Mieszkańcy dostrzegają bowiem potrzebę upamiętniania tamtych wydarzeń. Dawni, bo no już tam swoje lata mam, ale z lat 50. i 60. to nic się nie działo tam, to nic nie było mówione o tym. No, tak między sąsiadami, jak nieraz tam przyszedł, bo to dawniej, to tak nie było telewizora, nie było radia, to na takie tam posiaduszki sąsiedzkie przychodził, no to opowiadał. Dla młodzieży, żeby widzieli, zobaczyli, jak to wszystko było, żeby podtrzymywać tradycje, bo to jest historia, to nie może zaginąć. Aby czas nie zatarł i nie pamięć, pod takim hasłem świętowali mieszkańcy gminy. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym w Janiku. Następnie wszyscy spotkali się w wyjątkowym miejscu, mianowicie Kolonii Inwalidzkiej. Tu warto podkreślić, że Kolonia Inwalidzka to jest jedyna miejscowość w kraju, która tak się nazywa. 17 piłsudczykom przydzielono parcele. To byli założyciele Kolonii Inwalidzkiej 100 lat temu, także Kolonia Inwalidzka obchodzi równą setną rocznicę. Kolonia Inwalidzka była troszeczkę zapomniana przez te lata, szczególnie w czasie komunistycznym, ponieważ była solą w oku niektórym, którzy doskonale wiedzieli, że to byli piłsudczycy. To nie były popularne wiadomości i historia w tamtym czasie. To ta historia prawdziwa od niewielu lat jest tak popularyzowana i wtedy każdy z nas może się dowiedzieć, mógł się dowiedzieć, jak to naprawdę było. Zwieńczeniem niedzielnych uroczystości było spotkanie na Kunowskim Rynku, gdzie przed mieszkańcami zaprezentowała się m.in. Strażacka Orkiestra Dęta z Kunowa. Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych połączyło mieszkańców. Każdy otrzymał pamiątkowy śpiewnik. Te śpiewniki są tak dobrane, że to są pieśni z tego okresu właśnie wojny polsko-bolszewickiej. Czyli co? Będziemy mogli sobie pośpiewać pierwszą kadrową, marsz pierwszej brygady. Zachęcam bardzo, serce w plecaku i wiele, wiele innych pięknych pieśni patriotycznych z tamtego okresu. Po koncercie odbyła się projekcja filmu Jerzego Hoffmana pod tytułem Bitwa Warszawska 1920. Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji dla wszystkich. Takie świętowanie patriotyczne bardzo łączy. Ja tutaj z obserwacji, bo wcześniej jako też Miejsko-Gmina Biblioteka organizujemy dużo takich, czy 11 listopada, jak nie było pandemii, czy 3 maja. Tutaj biorą udział całe rodziny i tak jak dzisiaj widzimy, od tych najmłodszych dzieciaczków, bo dla nich przygotowaliśmy konkurs rysowania symboli patriotycznych z nagrodami, do tych najstarszych wiekiem jest jakaś atrakcja i tutaj jak mieszkańcy rozmawiam z nimi, to właśnie podkreślają to, że jak to czują się tacy radośni, że jest taka wspólnota kunowska i ten patriotyzm jeszcze bardziej wyczuwalny. Na rynku w Kunowie stanęła także okolicznościowa wystawa przedstawiająca przebieg wojny polsko-bolszewickiej. Obchody setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej w takiej formule były możliwe dzięki zaangażowaniu pracowników Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie i jej partnerów. Środki na ten cel pozyskano z programu wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2020 w ramach programu dotacyjnego Koalicja dla Niepodległej.